tym materiale omówimy sobie krótkoterminową perspektywę rynku, czyli to, czego możemy spodziewać się w następujących dniach. Więc po pierwsze to, co się tutaj wydarzyło od ostatniej analizy. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że dużo się nie wydarzyło. Jednak, jak zaraz się dowiesz, to jest zdecydowanie inaczej. Przedstawię Tobie kilka najważniejszych danych, które musisz mieć na uwadze, wchodząc właśnie w resztę tego tygodnia. No prawdopodobnie już wiesz, że główne skrzypce w tym tygodniu gra spotkanie FOMC, na którym dowiemy się, jak i czy w ogóle stopy procentowe będą obniżane. I to, co się zmieniło od ostatniej analizy, to fakt, że prawdopodobieństwo obniżki nawet o 50 punktów bazowych zaczęło przewyższać, więc bardzo ciekawa informacja. Ale to nie wszystko, ponieważ kilka wpływowych demokratów w Stanach w ostatnim czasie wypowiedziała się, że 75 punktów bazowych, co jest bardzo dużą różnicą od aktualnych stóp, jest możliwe, a nawet wręcz jest to powinność. Ale jak będzie w rzeczywistości, dowiemy się już za jeden dzień, a prawdopodobnie jeszcze mniej czasu. Zanim omówimy sobie różne scenariusze, to zanim rzucę ten materiał, to czasu będzie tylko mniej. To na szybko jeszcze przypomnę, że zostało niewiele więcej czasu do odebrania airdropa o wartości $500 z linku poniżej pod tym filmem. I to nie są jakieś tam bony na prowizję, jak to inne giełdy robią, nie. To są prawdziwe, realne USDT, które możesz użyć na pierwszą pozycję lewarowaną po rejestracji, ale tylko z linku poniżej oraz zrobieniu depozytu oczywiście. To nawet jeśli ta pozycja, którą otworzysz, okaże się stratna, no to nic się nie stanie, tracisz po prostu ten airdrop. Ale jeśli zamkniesz tą pozycję w zysku, to z tymi zyskami możesz sobie zrobić cokolwiek chcesz. Kupić inne kryptowaluty, otworzyć inną pozycję lub sobie nawet wypłacić na jakiś inny portfel. Cokolwiek. Żadna inna giełda czegoś takiego nie oferuje, ja sam już odebrałem ten bonus oraz część naszej społeczności również go odebrała, a nawet dostałem kilka wiadomości, w których pisaliście mi, że udało się rozegrać na bazie właśnie tego airdropa i zamknąć tą pozycję z zyskiem rzędu kilkudziesięciu lub nawet kilkuset dolarów, co jest mocnym wynikiem i gratuluję Wam oczywiście. Więc jeśli jeszcze tego nie wykorzystałeś, to tak jak tutaj widzisz, licznik po prostu cały czas się zmniejsza. Ale przypomnę, że jeśli sobie wejdziesz po prostu na tą giełdę tak o, to nie dostaniesz tego airdropa. Tylko link poniżej pod tym filmem na samej górze opisu upoważni Ciebie do odbioru właśnie tego airdropa. Więc aby nie zapomnieć, kliknij na niego, otwórz sobie w innej karcie czy coś i lecimy dalej z tematem. No dobra, zatem mamy trzy scenariusze odnośnie tych obniżek o 25 punktów bazowych, o 50, a nawet 75. Więc, tak na zimno podchodząc do tematu, to te 25 punktów bazowych myślę, że jest już w głowach wielu traderów od nawet kilku miesięcy, ale to i tak nadal w długim terminie będzie dobra wiadomość dla rynku, więc w krótkim terminie moglibyśmy się spodziewać wzrostów, ale z racji tego, że to jest tak długo wyczekiwane wydarzenie, to sell the news nawet jeszcze w drugiej połowie tego tygodnia lub w przyszłym tygodniu może mieć miejsce i jeśli pojawi się długa świeca wzrostowa, to one często mają tendencję do bycia ponownie wypełnianymi, tworząc niestety znany wielu układ Barta Simpsona na wykresie. Zatem będzie mnóstwo okazji do rozgrywania longów oraz shortów. A jeśli jesteś obecny na Telegramie, to wiesz, że ja w ostatnim czasie testuję wskaźnik, który właśnie ma wskazywać na mniejszych interwałach, takich jak właśnie dwugodzinówka, na której teraz się znajdujemy, poziomy przegrzania oraz wykupienia. I na bazie tego otworzyłem longa właśnie w okolicy $58,000 i właśnie dzisiaj, 17 września, zamknąłem go z 10% plusem. Zatem było to dosyć proste zagranie, ale i tak trzeba było zarządzać tą pozycją z głową, a ten wskaźnik ma jedynie to ułatwiać. Oczywiście ten wskaźnik, o którym ja tam mówię na Telegramie oraz pokazuję, jak tam idą trady, to ja przypomnę, że on będzie dostępny dla wszystkich tutaj z naszej społeczności. Tak więc naturalnie nagram również cały oddzielny materiał odnośnie tego wskaźnika, jak się nim posługiwać i poruszę kilka jeszcze pobocznych tematów, które są i tak nadal kluczowe. To i tak myślę, że na Telegramie tutaj, tak jak pisałem, za kilka dni będzie on już do odbioru. Przypomnę, że za darmo wystarczy mieć po prostu konto na Bybit założone z mojego linku i to też nieważne, czy dzisiaj go założysz, chociaż z tym bonusem to po prostu dzisiaj najbardziej się opłaca. Czy konto masz sprzed roku? No tak jak mówiłem, nieważne. Tak więc zapraszam, tak jak napisałem, za kilka dni będzie on do odbioru. Wracając jednak do drugiego scenariusza, czyli obniżka stóp procentowych o 50 punktów bazowych. To w tym przypadku możemy spekulować, że stan gospodarki w Stanach Zjednoczonych ma się lepiej niż się spodziewają i muszą po prostu teraz nadgonić tymi stopami rzeczywisty stan tej gospodarki. I w tym przypadku euforia oraz wzrosty w krótkim terminie będą zdecydowanie większe. I to mogło być, ale oczywiście nie musi, być zapalnikiem do ściągnięcia płynności z poziomu 65 tysięcy, około $300. Byłby to bardzo pozytywny scenariusz, który jak zaraz przejdziemy na wykres, dowiesz się, że by zmienił bardzo dużo, jeśli chodzi o strukturę rynku i jego postrzeganie. Więc zejdźmy teraz sobie na nieco mniejszy lookback na tych mapach płynności. I tutaj na 7-dniowym lookbacku zobaczymy, że najwięcej płynności jest na niższych poziomach. I co nam to mówi? A mówi nam to, że wielu traderów po prostu podchodzi do tego wydarzenia jako buy the rumor, sell the news.
Jednak w temacie tego rumor, czyli plotki odnośnie skali tych obniżek stóp procentowych, to zdecydowanie, patrząc po funding rate w ostatnim czasie, to jest on na wysokich poziomach, po prostu mówiąc nam to, że jest więcej longów na rynku niż shortów. No i teraz wiesz, dlaczego na niższych poziomach właśnie taka pula płynności nam się zbudowała, na poziomie około 57 tysięcy dolarów. A jeśli dobrze pamiętasz z poprzedniej analizy, to omówiliśmy również sobie prawdopodobieństwo wypełnienia luki CME przy 53 tysiącach dolarów, co również nadal jest możliwe. Jednak bliżej po prostu jest płynność do zebrania na tych 57 tysiącach dolarów, i to czyni ten poziom bardziej prawdopodobny niż wypełnienie tej luki CME, przynajmniej na razie. A trzeci scenariusz, który przypominam, że jest najbardziej byczy, ale w bardzo krótkoterminowej perspektywie, czyli obniżka stóp procentowych o 75 punktów bazowych. W tym przypadku mielibyśmy jeszcze więcej paliwa, aby osiągnąć te 65 tysięcy dolarów. I jeśli do tego dojdzie, to ja rozważę otwarcie shorta z małą dźwignią do 5x i będę celować w jego zamknięcie pod koniec tego miesiąca. A teraz oddalmy nieco sobie perspektywę i przejdźmy sobie na wykres jednodniowy Bitcoina. Fundamentalnie dużo się nie zmieniło. Nadal odbijamy się od wsparcia do oporu w ciągu ostatnich 6 miesięcy. I teraz wydarzyła się ciekawa sytuacja, ponieważ te wzrosty właśnie w ostatnim czasie wyznaczyły nam wyższy szczyt w ostatnim czasie, ponieważ, tak jak sobie teraz zaznaczymy, to dowiemy się, że ten trend spadkowy był bardzo wyraźny, co fani analizy technicznej bardzo lubią, a co za tym idzie, błędnie za nim podążają. Ale to nie wszystko, ponieważ poziom 65 tysięcy dolarów, który przed chwilą sobie omówiliśmy, on niesie ze sobą więcej wagi niż mogłeś sobie na początku pomyśleć. A właśnie to chodzi mi o to, że oczywiście zależy jak podchodzi do tej byczej flagi, ponieważ te wsparcia i opory można wyznaczać na kilka sposobów, a na bazie jednego z nich dowiemy się, że ten poziom 65 tysięcy dolarów by oznaczał spotkanie się z oporem. No i tak, pomimo tego, że ja rozważam shorta w tym czasie, to przypominam, że to jest short bardzo krótkoterminowy, który omówię bardziej szczegółowo na Telegramie. No i właśnie, kolejne podejście, których mówiłem jest wiele na wyznaczenie oporu tego górnego tutaj, to na bazie niego dowiemy się, że osiągnięcie tych 65 tysięcy dolarów oznaczałoby wyjście ze struktury spadkowej, czyli tych longów, a jak to ulica lubi robić, otwierać longi po wzrostach, co prowadzi do po prostu long squeeze, wyciśnięcia tych longów oraz najzwyczajniej w świecie likwidację. Ale to nie wszystko, ponieważ coraz więcej czynników pojawia się za tym, że cykliczność sprawdzi się po raz kolejny. Na przykład jeden z banków w Singapurze właśnie oświadczył, że ruszy z opcjami na kryptowaluty. Na początku, z tego co czytałem, to ma być Bitcoin oraz Ethereum, czyli po prostu dwa największe aktywa cyfrowe. Mają być notowane właśnie za pośrednictwem tego banku. Ale co ciekawe, te opcje mają ruszyć w czwartym kwartale tego roku, co jest kolejnym argumentem za to, że czwarty kwartał może nas rozpieścić. Przypomnę, że historycznie rzecz biorąc, to właśnie w czwartym kwartale mogliśmy doświadczać największych wzrostów. Jeśli jesteś na bieżąco z tym kanałem od dłuższego czasu, to wiesz, że ja najprawdopodobniej zrealizuję około 25% lub nawet 30%, w zależności od sytuacji na rynku oczywiście, moich toreb spot oraz długoterminowych longów z małą dźwignią, z czego jeden z nich to jest właśnie na Bitcoinie, z małą izolowaną dźwignią 3x z aktualną ceną wejścia 58 146 dolarów. I wracając do tej luki CME, to tutaj zobaczysz, jeśli pokażę tobie moje zlecenia, to ja mam otwarte małe zlecenie, aby jeszcze poszerzyć tego longa właśnie w okolicy 52 tysięcy dolarów. Oraz mam jeszcze kilka niżej zleceń na taki bardzo negatywny scenariusz, oczywiście w zależności od stóp procentowych oraz multum innych czynników, które już wcześniej omawiałem. Jak widzisz, ja wszystko rozgrywam na Bybicie, nie mam potrzeby grania na innych giełdach, głównie ze względu na prowizje, które są po prostu jednymi z najniższych na całym rynku oraz interfejs, jak widzisz, jest tutaj dosyć przejrzysty, zarówno dla początkujących osób, to jest dobre środowisko, aby się rozwijać, ponieważ tutaj również grają duzi gracze, więc przypomnę, że zostawiłem link do tej giełdy poniżej w opisie. I oprócz rejestracji na jednej z najbardziej wydajnych giełd, otrzymasz również dostęp na Telegramie do grupy, na której dzielę się moimi zagraniami, materiałami edukacyjnymi, których nie ma nigdzie indziej, oraz właśnie na Telegramie będziesz mógł otrzymać wskaźnik. Ale to nie wszystko, ponieważ ja pracuję jeszcze nad kilkoma materiałami, o których nie mówiłem wcześniej, a zdecydowanie pomogą i przyspieszą twój rozwój. I przypominam, że to wszystko za darmo, wystarczy, że się zarejestrujesz i będziesz korzystać z tego konta. Proste, proste. I to by było na tyle na dzisiaj. Dzięki, że wytrzymałeś ze mną do samego końca. Jeśli nadal tutaj jesteś, to wiem, że potrafisz się skupić. Zatem stawia to ciebie na o wiele lepszej pozycji
niż osoby, które obejrzały tam kilka sekund tego materiału i nie potrafią się skupić. Większość na rynku traci i niestety to są właśnie te osoby, które nie potrafią się skupić. Zatem raz jeszcze gratuluję, a jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to jak widzisz tutaj na porządku dziennym dzielę się różnymi analizami, zarówno rynkowymi oraz jak i konkretnych altcoinów i mnóstwem materiałów edukacyjnych, jak i konkretnymi strategiami. No trochę tego jest, ale taka jest natura tego rynku, on jest zawiły. Po prostu trzeba się zaznajomić z niuansami tego rynku. Więc ja się z Tobą żegnam, widzimy się w kolejnym materiale, do zobaczenia i cześć.